Dzień dobry, dzień dobry. Dawno do Was nie gadałam z telefonu, z czegokolwiek w ogóle. Na ręce mam wieszoną torbę, bo idę do pracy. Tutaj mam torbę, kawę, a tu mam lunch wieszony na tej ręce i może być taki dziwny kadr. Ale mówię, nie, nagram się, zacznę jakiegoś vloga. Może to będzie kilkudniowy vlog. Muszę Wam powiedzieć, że jestem z siebie bardzo dumna, bo na dzień dzisiejszy mam minus 25 kilo. Także cieszę się bardzo. Ciężka praca. To nie jest tak, że utną Ci żołądek i wszystko jest podane na tacy. Może przez ten pierwszy miesiąc, ale ta dieta i tak jest bardzo restrykcyjna, także ta waga sama spada. I pewnie by spadała sama, nawet gdybym nie biegała, czy tam nie ćwiczyła. Ale nie, to jest ten czas na nowy początek, więc ćwiczymy i zmieniamy styl życia na zdrowy. Mam nadzieję, że to ze mną zostanie na zawsze i chcę to wpoić też Ari. Znaczy Ari to wpajam już bardzo, bardzo długo. Także tak, dobra, lecę, już mnie ręka boli i się odezwę później do Was. Dzień dobry, dzisiaj jest który, Paula? 11? 11 sierpnia, my się właśnie wybieramy, jak można widać, na jeziorko w Port Allington. No jest nawet spoko pogoda. Jest fajnie ciepło. No, także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na pewno Wam trochę pokażę, co będziemy robić. Pewnie nic nie będziemy robić. Aria będzie się moczyć w wodzie i my będziemy się wylegiwać na plaży. For you to call, I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again, I tell my friends, I'm feeling like you're coming, cause I feel the sun. Dzień dobry, ja już jestem po farbowaniu, bo się właśnie farbowałam od rana. Coś jeszcze odstaje, mam takie super ciemne, dawno nie miałam aż takich ciemnych. Zostawiłam je trochę dłużej, bo końcówka moich włosów już była prawie blond, ale powiem Wam, że bardzo dobrze się w nich czuję. Super się w nich czuję, w tych włosach. Mamy, czekajcie, pokażę Wam, 12. Nic nie widać. 12 sierpnia, godzina 11.37 już jest. Jesteśmy z Arią w domu. Młoda sobie ogląda Super Mario. Ja składam pranie, dlatego tu jest górka prania za mną. I chciałabym ogarnąć tu w salonie i zabrać młodą na plac zabaw i zrobić pranie, wywiesić. Bo ta pogoda tu ostatnio nic nie idzie powiesić, nic nie idzie zrobić. No i powiem Wam szczerze, że ostatnio znowu sypiam z Arią i znowu nie mam wieczorem energii na cokolwiek. No i mam cały pokój do ogarnięcia. Chcę ogarnąć moją szafę, moje komody przed wyjazdem, bo za 2 tygodnie wyjeżdżamy z Arią na wakacje tygodniowe do Gran Canaria. Chciałabym Wam też zrobić filmik z pakowania mojej torby, bo Wam obiecywałam, a chcę Wam pokazać w całości, od szczotaczek do zębów, wszystko bym Wam chciała powiedzieć, co zabieram na taki wyjazd z młodą. Już prawie wszystkie zamówienia też mi przyszły, które zrobiłam i Wam je pokażę. Zakupiłam 2 walizki, bo zawsze jeżdżę na walizkach tyle jakich, a teraz zakupiłam takie, które mi się naprawdę podobają. Także co, takim wstępem. Wiecie, co zrobiłam? Tę książkę czytam już tyle czasu, bardzo mnie wciągła i gdzieś ją położyłam, nie mogę jej znaleźć, bo chciałam sobie ją wczoraj zabrać, bo byłyśmy wczoraj nad jeziorkiem. Tu Wam małe takie wstawię, troszeczkę przebitki z wczorajszego dnia, ale tam malutko co nagrywałam, także może nawet samo to, cokolwiek tam mi się udało, Wam wrzucę. Tak lepsze światło mam. No i co? I nie mam tej książki, nie wiem, gdzie ją położyłam, nie wiem, gdzie ją zarzuciłam.
Mam nadzieję, że ją znajdę, bo kupować nie będę. Chyba, że jeżeli nie znajdę, to ściągnę sobie ją po prostu na Kindle, bo mam Kindle. Także tak zrobię. Dobra, ogarniam te ciuchy i do zobaczenia. Także jeszcze przy okazji odkładania tego prania, to zrobiłam, przejrzałam stary mundurek od Ari. Baria w tym roku zmienia szkołę i wystawiłam za darmo stary mundurek. I mam nadzieję, że pójdzie, po prostu zajmuje mi miejsce. I do tego koszule, które są już też na nią za małe, z których nie skorzysta w tym roku. Więc co mi tu, głos mnie tu denerwuje. Więc ona jest w dobrym stanie, o tak, ale nie chciałam za niego pieniędzy, bo może ktoś będzie potrzebował, a to też nie było jakoś takie super drogie, żeby teraz jeszcze za to wołać kasę, a mi to będzie leżeć, niepotrzebnie zajmować miejsce, także tak, lecę dalej kończyć to pranie, bo jeszcze na mnie czeka sterta. You should be here with me, no wasting time, yeah, you've been on my mind. Don't overthink it, you were there from the start. When my heart became yours, don't say we're over. You should be here with me. I'm waiting for the special touch you give. Outfit matki of day, sukienka, laczki, jedziemy do koleżanki od Ari, do nas wspólną zabawę, także lecimy. Mamy dzisiaj ładną pogodę, miało nie być takiej pogody, ale jest, więc z niej korzystamy. Chcieliśmy się spotkać na placu zabaw, ale tam mama od koleżanki opiekuje się innymi dziećmi i zaprosiła nas do siebie na ogród, także jedziemy korzystać, naprawdę, bo trzeba. Chodź, Balbina, pokaż nam mordkę, ja taki piękny piesek jestem. Tak? Jestem śliczny piesek. Superancki. Dzień dobry. Wiecie co, tak sobie teraz siedzę i się zastanawiam. To już jest w ogóle dzień kolejny. Dzisiaj już jest dzień 13, czekajcie. 13 sierpień, 9.12. Młoda jest odstawiona do przedszkola. Ja dzisiaj zaczynam siłownię o godzinie 2 z trenerem. I tak sobie siedzę i myślę, czemu ja nie nagrywam? Wiecie czemu? Bo młoda jest w domu. Tylko dlatego. I najzwyczajniej w świecie nie dlatego, że mam jedno dziecko i się nie wyrabiam, tylko jestem nauczona i mam swoją rutynę. I jak ja nie mam swojej rutyny, jestem jak dziecko po prostu. Jak nie mam swojej rutyny, to automatycznie jestem bardziej zmęczona i nie jestem w stanie się zorganizować tak, jak powtarzam, że te same rzeczy co tydzień, tak? To teraz młoda idzie do szkoły po naszych wakacjach, więc filmy też wrócą standardowo. Na mój kanał będą dwa razy w tygodniu. Ja nie jestem w stanie nawet wyciągnąć telefonu przy młodej ze względu na to, że nie pokazuję jej twarzy. A my cały czas jesteśmy razem i cały czas robimy coś razem. A jeżeli nie jestem z Arią, to jestem w pracy. Wracając z pracy, no wiadomo, dalej jestem z Arią. Więc jest troszeczkę ciężej. Też jak nie mam swojej rutyny, to jak dziecko jestem po prostu zmęczona. Lubię jak takie powtarzające się sytuacje, że wstaję o godzinie 8 czy tam 7 rano, szykuję młodą do szkoły, ona sobie do tej szkoły zawożę moją mamę i wtedy 3 dni w tygodniu są moje, które mogę zorganizować, czyli nadgonić zaległości w domu, jakieś tam sprzątanie,
Jeżeli się ze wszystkim wyrobię, no to sobie usiądę, poczytam sobie książkę, albo tak, teraz będę chodzić na siłownię, będę mogła coś nagrać wam, pokazać z wami, pogadać o czymś. Nie to, żebym się tłumaczyła, tylko sama sobie to dopiero uświadomiłam. Teraz siedząc właśnie w samochodzie, bo dzisiaj mam dzień wolny od Arii, od dłuższego czasu tak naprawdę, bo nie miałam takiego dnia. Miałam taki dzień, jak ostatnio byłam na kursie, ale to już był też kawałek temu. No i mówię, ale no pierwsze, nic się nie stanie, jak ten film się nie pojawi na YouTubie. Mimo, że ja bardzo chcę wrzucać te filmy i chcę, żeby były systematyczne, bo sama lubię, jak inni kreatorzy wstawiają te filmiki, są na czas, bo bardzo lubię oglądać YouTube sama. I wiem, jak to bardzo denerwuje, jak się czeka na ten film, a tego filmu nie ma po prostu i nie wiadomo, kiedy będzie. Także nie martwcie się, teraz filmy będą na pewno, nawet jak będę się źle czuła, raz w tygodniu jakiś film zawsze wrzucę. Nawet jeżeli to będzie film z podkładem muzycznym, cokolwiek, zawsze coś raz w tygodniu będzie. Jak wróci dla mnie, deszcz pada po prostu, wybaczcie mi. Jak wróci moja rutyna, będą dwa filmy. Teraz jak będziemy na wakacjach, wydaje mi się, że też mi się uda coś nagrać fajnego z naszego wyjazdu. Chciałabym też zrobić małą serię wyjazdową, czyli wam pokazać walizki albo wam opowiedzieć o tym, jak podróżuję z Arią, z takim dzieckiem, które potrzebuje naprawdę dużo uwagi i ono nie usiądzie cicho w samolocie i nie będzie się ruszać, tylko trzeba dziecko zajmować. To dla tych mam, co mają wymagające dzieciaczki raczej. I co? No co zabieramy na taki dzień podróży i jakie są moje rozwiązania na niektóre sytuacje. I to będą rzeczy pokazane tylko z mojej perspektywy i to nie będę pokazywać tylko dlatego, o zobaczcie, że ja tak robię i tak musi być. Nie, każdy może tam coś złapisz dla siebie, a może nie i może ty już też tak robisz i... No nieważne, wiecie, o co mi chodzi. Ja pokazuję tylko to, co ja w moim życiu robię i co uważam za słuszne. Albo jak coś zrobię, to uczę się na swoich błędach. Przeważnie. Przeważnie się z nich uczę. A przynajmniej chcę się z nich uczyć. Kolejny piękny dzień w Irlandii. Oczywiście deszcz pada. Wczoraj było ładnie, więc skorzystałyśmy z tej pogody. Dzisiaj... Nie, no ale dzisiaj siłownia, młoda z przedszkolu, więc ona się tam pobawi z kolegami, koleżankami. Ja jadę do domu ogarnąć pranie do końca, bo dość dużo tego prania było. I co jeszcze chciałam zrobić? I chciałam odgruzować mój pokój, odsunąć meble, umyć podłogę i postaram się wam to wszystko pokazać. Jeszcze byłam teraz w tym, tu w centrze, w Gali. I idziemy na urodziny do chłopczyka. O, patrzę, bo dobrze, bo nie ma tu wieku. Bo on bardzo lubi ostatnio Spidermana, więc kupiła... Lubi ostatnio bardzo Spidermana, więc kupiłam mu kartkę. Bo się wczoraj z tą mamą widziałam. I z tym chłopczykiem, i z jego rodzeństwem. I tak mi się wydaje, że jeszcze chyba do tego prezentu... Jeszcze do tego prezentu dokupię chyba pod koszulkę z tym, ze Spidermanem, bo na urodziny młody sobie zażyczył mały, prawdziwy młotek z gwóstkami. I bardzo fajnie, bo jego mama jest bardzo odpowiedzialną osobą i wiadomo, że on nie zostanie z tym zostawiony sam. On zbiera sobie taką... jak to się nazywa, walizkę z narzędziami, jak ma jego tato. To jest chłopczyk chyba 5-letni teraz, tak, teraz będzie miał 5 lat i jego tata jest, powiedzmy, budowlańcem. On chce mieć taką samą skrzynkę jak jego tata. No i co, młoteczek i gwóstki zamówiłam, bo mama wysyłała każdemu, kto przychodzi na urodziny, co on by tam chciał do tej walizki. Bardzo fajny pomysł. Ja bardzo popieram takie pomysły, jeżeli dziecko coś chce. Nie ma sensu... Tak, plastikowe na początku, jak to jest całkiem malutkie dziecko, ale już takie 5-6-letnie dziecko, gdzie my pilnujemy, co to dziecko robi, jesteśmy przy nim, jak używa takich rzeczy, jak najbardziej. No kiedyś i tak będą musieli takich rzeczy zacząć używać, a jeżeli my będziemy im wszystkiego zabraniać,
i dawać im wszystko plastikowe, to jak oni sobie w życiu poradzą? Jak oni nigdy prawdziwego młotka w ręku nie mieli. Jak byłam mało, to mój tata nigdy mi nie zabranił młotka wziąć w rękę, tylko mi zawsze kazał uważać na palce. No i nawet jak się walnęłam, to nie płakałam, bo się bałam, że mi tata nie pozwoli wejść więcej do garażu, jak on coś robi. Także jak najbardziej popieram. No i co? Dobra, jadę do domu, bo myślałam, żeby do Peneja teraz podjechać, żeby mu tą podkoszulkę kupić, ale podjadę, chociaż jutro se strzelę w stopę, jak pojadę z Arią. Nie, podjadę teraz do Peneja i kupię tą podkoszulkę i będzie z głowy, bo jak wezmę Arię ze sobą, to się z tego zrobią zakupy wszechczasów, a tego nie potrzebuję teraz przed wyjazdem. Takie zakupy to my sobie robimy raz w miesiącu, gdzie Aria sobie bierze swój koszyk i idziemy sobie razem do Peneja. Ale teraz tego nie potrzebuję. Dobra, lecę. I tell my friends I'm feeling like you're coming, 'cause I feel the sun. I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again. I tell my friends I'm feeling like you're coming, 'cause I feel the sun. The special touch you give, I'm needing it more than I ever did. I don't wanna be a sacrificing love. Nie wiem, czy tego kurdupla będzie widać. Widać. Dobra, dzisiaj mamy co? Wtorek 13. Trochę pechowa ta data, ale ten. Ale nie piątek. No, idziemy na ćwiczenia, jesteśmy właśnie przed siłownią. Mam jeszcze jakieś 11 minut dokładnie, tak za. Lecicie! Wiatr. Także stwierdziłyśmy, że nagramy szybki filmik, troszeczkę sprzed siłowni. Może nagram Paulę, jak wygląda Paula na. Kurde! Paula nagram nie, jak ja wyglądam. I potem, wiecie, za jakiś czas znowu to zrobimy też spod siłowni. A taki mały update o mnie. Jestem minus 30 kilo. No. W ogóle mi to nie jada. Nie. Także tak. Dobra. Ogarniamy się i lecimy i poprosimy Marcina, naszego trenera, żeby nas trochę nagrał. Pozdrawiamy Marcina. You should be here with me. No wasting time, yeah, you've been on my mind. Don't overthink it, you were there from the start. When my heart became yours, don't say we're over. You should be here with me. Special touch you give, I'm needing it more than I ever did. I don't wanna be a sacrificing love. Before you I win. I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again. I tell my friends I'm feeling like you're coming, 'cause I feel the sun. I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again. I tell my friends I'm feeling like you're coming, 'cause I feel the sun. I'm waiting
for the special touch you give. I'm needing it more than I ever did. I don't wanna be a sacrificing love.